Siema, siema, z tej strony Black Luka, to kolejny odcineczek na moim kanale na YouTubie. Dzisiaj coś innego, bo jak bywacie u mnie na streamach, na które serdecznie was zapraszam, streamki regularnie na Twitchu, wszystkie namiary tutaj macie pode mną na beleczce, więc zapraszam was na Twitcha, bo na Twitchu, na streamach nie tylko Clash of Clans i na YouTubie też nie będzie już tylko Clash of Clans, ale też gramy w inne gry i bardzo często z ekipą, gdzie dobieramy widzów. Gramy w Among Us, giereczkę, no pewnie wam znaną, no ale nie wrzucałem jeszcze żadnych filmów z tej gierki na YouTube'a, więc myślę, że to jest akurat taka giereczka, która wyszła dość ciekawie i myślę, że się spisałem jako impostor. No i oceńcie sami w komentarzach, co sądzicie o mojej zdolności przekonywania. No i oczywiście pamiętajcie, no wiecie co jest ważne, zostawić łapencję w górę dla zasięgów. Jeżeli nie macie subskrypcji, no to zostawcie subskrypcję. No i do zobaczyska na live'ach na Twitchu. Trzymajcie się, do zobaczenia, miłego oglądania. Cześć. No masz tych trzy razy ginie pierwszy. No a ja to co? Jezu, czy mogę choć raz dzisiaj być impostorem? O kurwa. Czy to nie jest miejsce, z którego właśnie wybiegał Black? Czyli laboratorium? Co? Ja widziałem, jak Black nie wchodził do tego laboratorium właśnie. Ja jestem dowiegłem do Vitalsów. No ja na kamerach widziałem, jak biegałeś do laboratorium i z niego wybiegałeś. No przepraszam, co? A nie widziałeś, przepraszam, jak wbiegałem do Vitalsów? Nie, no bo akurat minąłem Larego gdzieś pod lunchpadem, bo biegłem w tamtą stronę sprawdzić, czy nie zabiłeś. Nie. Ze mną, zanim światła zgasły, to biegły chyba z 3 osoby do laboratorium. Nie, to nie może być Plakok, bo ja poszedłem w prawą stronę do laboratorium i później on poszedł w dół. I jego nie było w tym laboratorium. Chyba, że to był jakiś mega kurwa fartowny timing, ale nie wydaje mi się. Kiedy szedłeś do labo? Na pewno tam wbiegł i wybiegł. Biegł do laboratorium. Dobiegłem do drzwi laboratorium, pobiegłem w dół, tak jak biegnę w każdej rundzie, Rig, no kurde. Nie. No to nie wiem, co ty widziałeś. Riku, zmień dealera, polecam. No ty, Obama, jesteś już na pewno imposterem za to, co powiedziałeś na początku. Aha, że gdzieś na to sobie dzisiaj? Zacznijmy od tego, tak to jestem w O2. No i szczególnie, że jakby tak z dupy powiedziałeś teraz to, broniąc Blacka. Skoro absolutnie, właśnie przyznałeś się, że jesteś w O2, czyli nie możesz absolutnie nic wiedzieć, co zrobił Black. Nie, dobra, róbcie co chcecie, wotujcie, mam to... Nie, jest 9 osób, ja nie mam twardego dowodu, że to jesteś ty, Black, i dlatego ja będę skicował. Ja dobiegłem, tak jak mówię, dobiegłem do drzwi, biegły 3 osoby, one wbiegły do laboratorium, ja pobiegłem na dół. Może wdepnąłem. Na to, czy Black Luke jest tym impostorem, a według mnie nie jest, bo... No, ja nie wiedziałem, żeby on chodził do tego laboratorium i w tym samym momencie on schodzi w dół, więc... Nie spytaliśmy się połowy osób, co robili, aby już... Ciało jakieś... w labo, tak? Patryk. Tak, ciało w laboratorium, dokładnie. Na którym dokładnie miejscu? Na korytarzu. No to bardzo dokładnie powiedzieli. No dobra. Na korytarzu tym wejściowym, tak? Jak głosujemy? Mastik na siebie. Nie no, Mastik tam na czacie napisał, że on zabił. Mastik zabił? Mastik nie. Ja bym mu wierzył. Dobra, ja sobie muszę teraz kurwa jakieś alibi zrobić.
O kurwa, no to nieźle. Wasze końcowe lokalizacje poproszę, Obama. O dwa cały czas nie, nie, drzewko. Powolutku, powolutku. Ja nie chcę nic mówić, ale patrz, drugi raz jest na ciele, tylko tym razem ktoś go przyłapał. Dobra, dajcie mu prowadzić grę. Okej, okay, maestro. Wyjście nie z lobo. Zdążyłem, bo się cofnął do ciała. Dobra, dajmy mu. Cicho. Powiedzieć. No to czemu... Nie, ja mówię to... cicho. Maestro. Wyjście z labo. Młodsza. Wejście do elektryka. Riku. Specimen. Mastik. Wyjście z labo. Blackluck. Wejście do elektryka. Czyli nikt nie jest w stanie w tym momencie potwierdzić jakichkolwiek osób pomiędzy elektrykiem a security? No ja z młodszą mogę ale się czekaj, potwierdzić. Czekaj, Larry. Larry zbiegał. Zbiegał w dół. Mijaliśmy go, nie? Tak, bo Larry został odjebany w security. Słuchaj, no, Obama, jako jedyny mnie widziałeś na O2. Biegłeś do O2, ja robiłem wtedy, ja wchodziłem do drzewka. No i tak. znowu nie ugramy, kurwa, W tym momencie ja poszedłem do góry. Kurwa. I tam poszedłem na security. A czy ktokolwiek widział Admana w tej rundzie, czy nie? Miały dwie trzecie czasu. Ale poczekaj, no. Ja się nawet nie mogę wypowiedzieć, bo on wszystkich się wypytuje, a ja widziałem, jak on był przy ciele. Jak ja dobiegałem, to się wrócił do niego, żeby zgłosić. Ja nie zdążyłem. I drugi raz jest przy ciele, drugie ciało. Nie mogę kliknąć, no proszę i cię, Lordzik. Takim, byłbym takim tuchedem, myślisz, że dwa razy bym self-reportował ciało? Mi się wydaje, że ja takim bym tuchedem raczej. W momencie, kiedy ja na ciebie nabiegam i jesteś przy ciele, to co miałem zrobić? No słuchaj, no wiem, że jesteś troszeczkę starszy ode mnie, refleks nie masz super. Patrz w formie. Żartuję. Patrz w formie, dobrze. No, Asmana, o, tak. No, ale wiesz co, jestem starszy od Asmana. Robimy kompromis. Ja na Asmana teraz głosuję, ale jeżeli mnie wyrzucicie, już wyrzucicie teraz, to wyrzućcie też Asmana. Ja jeszcze głosowałem, nie? O, super. Kurde. Ja pierdolę. Człowiek drugi dobra. Raz na kilo, drugi raz ale na... Ale patrzcie, wyłączyliśmy Anonymous Votes i Black już nie wypada w taki długi sposób. No właśnie, no. Przestali, kurwa. Boją się, kurwa. Tu, kurwa, dopadnie ręka sprawiedliwości.
Cześć. Okej. Okay. Where are you? Nie, ja zgłosiłam emergencji. Z tego względu, że... Jesteś impostorem. Tak, jestem. Nie, aż madam wyskoczył z Wenta w adminie. Brawo, wypierdolmy go. Tylko muszę zobaczyć, skąd te... Gdzie jest ten puls? Okej, okay, czyli co, patrz z młodszą? Nie, nie, nie. Jakbym chciała, to już bym dawno Blacka odwaliła. Więc dla mnie to jesteś ty i być może drugi to jest Obama. Problem jest taki, że ja Mastikiem chodziłem przez całą rundę w tym momencie i w pewnym momencie zostawiłem go z Blackiem przy elektryku, więc teoretycznie on jest w stanie go odjebać, ale nie ma na to twardych dowodów. Nie, twardy dowód jest na Azmadana i na tym, jak na security odpierdolił czerwonego. Gdzie ty mnie zostawiłeś z Mastikiem? Przecież tam była młodsza, byłeś ty cały czas. Tak, bo miałem jednego taska jeszcze do zrobienia w komunikacji i młodsza mi widziała, jak byłem tam. Mogę coś powiedzieć? No chyba się mijaliśmy, ja wybiegałem, ty wybiegałeś z komunikacji, nie? Kto, ja? No chyba tak, nie? Nie, 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 nie widziałem cię w komunikacji, widziałem cię koło ktoś wybiegał. Reaktora. No, 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 bo ja tam się kręciłem na górze, no. No to z tym zgoda. Prawdopodobnie kill pad gdzieś w okolicach laboratorium albo pod lodzikiem, bo tutaj tak wenty prowadzą. Rick już długi czas nie żyje, z tego względu, że byłam na Vitalsach i szukałam go po lewej stronie. W żadnym pokoju go tam nie było, ani w Weaponsach komunikacji nie było, więc domyślam się, że on gdzieś padł też w tamtych okolicach. Ja Ricka ostatnio widziałem w elektryku. Ale w elektryku go na pewno nie było. Nie, mnie mogła ten, tylko mówię, mnie miała szansę odwalić ten Black Look i młodsza. Mniej Mastika na przykład i nie wiem, dla mnie są sensy. A w poprzedniej, słyszysz Obama, a w poprzedniej rundzie, jak było starcie przeciwko mnie i Azmadanowi, ja też miałem okazję się odjebać o dwa, a tego nie zrobiłem. A Azmadan zajebał go się o security. Ale o czym... Wyrzućcie go. Na kogo? Na kogo? Azmadana, no według mnie, no. Bo według mnie wyskoczył z wentów. Zagłosowałem? Kurwa, kliknąłem, kurwa, kliknąłem. Zobacz to na live'ie. Co? Kliknąłem sobie, kurwa, tylko nie zatwierdziło, no bo pytam, kto, kurwa, nie mówicie, no. Bo mówicie Obama, mówicie Azmadan, no to ja nie wiem na kogo. Ale przecież powiedziałam na samym początku, że Azmadan wyskoczył z Wenta. Ale potem mówisz, że Obama, no to nie wiedziałem, kogo klikujemy najpierw, tak? Dupy taski. To już jest schowanie do ugrania. Nic nie zrobię. No jedynie trzeba na Obamę zwalić. Obama odjebał na moich oczach. W specimen roomie odwaliłeś w tym momencie na moich oczach, stary, żeby mnie wjebać, bo były podejrzenia na ciebie. Blaku, nie wrobisz mnie w to. No to ale ty też mnie nie wrobisz, stary. No odwaliłeś bezczelnie ją, kurwa, i co? Myślisz, że co? Nie, 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 ja się nie... No, zresztą decyduj. Patryś, no ty decydujesz, ja głos oddaję, no. Decyduj sam. Patryś, proszę, zaufaj. Wspomnij, co mówili w poprzedniej rundzie, wspomnij, co mówiła młodsza i... Według mnie, wy obydwo jesteście clear, kurwa, bo w pierwszej rundzie nie... Teoretycznie ty schodziłeś do tego laba tam.
Ale nie widziałem się tam. Obawiam, nie, no przy żadnym killu nie byłem. No widziałeś też w pierwszej rundzie, że ja nie wbiegałem do laboratorium. No to sam sobie odpowiedz, no. Ale ktoś miał podejrzenie, że ty byłeś w tym labie z drugiej strony. No, Riku miał takie podejrzenia, no ale no nie miał. No ale na Obamę też w dwóch rundach było, że był w okolicach, no więc. No więc jak tam uważasz? No ja się już nie odzywam, decyduj sam, bo to i tak twój głos. Ja też. Dawaj na siebie. Dobra, macie po 20 sekund. Pierw pomarańczowy, przekonaj mnie do siebie. Po pierwsze, miałem szansę ci odpieprzyć W2. Zacznijmy od tego. I co? Kurwa, no to tyle, co mogę powiedzieć. A ty, czarny? No patrz, no też ciebie mogłem odwalić, jakbym chciał. Poza tym masz sytuację prostą. Wtedy co Aboma mówi, że mógł cię odwalić, to akurat padł jeden kill chyba, a nie dwa w tej rundzie, więc nie jest to żaden argument. A no ja mówię, co widziałem. No. Zresztą no, przeanalizuj sobie poprzednie rundy, czy byłem w którejś rundzie podejrzany. Poza pierwszą, gdzie Riku powiedział, że widział mnie, jak wbiegam do laboratorium. W żadnej innej rundzie nie było słowa na mój temat. Nie był podejrzany, kurde, w sumie żadnej. No teraz młodsza mówiła coś na niego, tak? Dlatego. Co młodsza mówiła? No młodsza mówiła, że prawdopodobnie Azmadan i Obama, tak? No i tyle, no ale to ja nie... Ja mówiłem, że ten... ja mówiłem, że Black i młodsza i Mastiff... GG, kurwa! Już!